Najistotniejszym elementem tej przebudowy jest 30-metrowej średnicy rondo, na styku którym będzie wyprowadzenie drogi powiatowej, czyli takie zupełnie nowe skrzyżowanie bezpieczne w kadłubie, oczekiwane przez mieszkańców, bo tam też widoczność wśród tej zabudowy mieszkaniowej jest bardzo ograniczona. Droga ma taki przebieg w kadłubie, że niemal od ściany budynku do ściany budynku przebiega skrajnia drogi i stąd też tutaj, panie marszałku, panie wójcie, ten zakres, który będzie realizowany jeszcze w roku przyszłym, bo wszelkie urządzenia odwodnienia, wszystko musimy w sercu miejscowości, w centrum między budynkami zainstalować. Jeszcze umożliwić mieszkańcom normalne funkcjonowanie w tym czasie. Także tak staraliśmy się ten harmonogram dobrać, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Z zakresu bezpieczeństwa ruchu na pewno te chodniki, które się zmieściły w tej zabudowie, zostaną wykonane na całym odcinku 1,5 kilometra. Natomiast jeszcze dodatkowo, z uwagi na to, że gmina, tutaj pan wójt, stawia mocno na transport zbiorowy, na komunikację, też trzy zatoki autobusowe postanowiliśmy jeszcze tutaj dorzucić i w tym projekcie ująć. Także myślę, że z takich najważniejszych elementów, bo reszta to jest standard nasz drogowy, czyli wymiana całej konstrukcji drogowej, wszystkie elementy, warstwy będą wykonane od nowa, tak aby zapewnić tą nośność 11,5 kN na oś i żeby nikt już więcej w najbliższych latach nie musiał wracać do naprawiania tej nawierzchni.